lubimy robić dziwne rzeczy i zainspirowały nas inne biegi z przeszkodami i chcieliśmy to zrobić na swój sposób. Tak właśnie, żeby one nie były całkiem poważne, żeby były znane i lubiane takie trudności właśnie znane z takich biegów popularnych, ale też chcieliśmy wzbogacić elementy takie śmieszne, jakieś jedzenie dziwnych rzeczy. Pojawiają się jakieś postacie z horrorów na trasie też podczas nocnych edycji. Są też takie nietypowe aktywności dla biegu z przeszkodami, jak pływanie kajakiem, jazda na rowerze, czy też pływanie. Chodzi o dobrą zabawę, chodzi o masakrowanie się pozytywnymi doznaniami, czasem lekko kontrowersyjnymi, ale generalnie sprowadza się do dobrej zabawy i wysiłku fizycznego. Masakrator to jest chyba przede wszystkim masakra dla organizatora, to jest prawdziwy masakrator, więc zawodnicy nie mają najgorzej. Dzień biegam w takich biegach przeszkodowych. Startuję właściwie co tydzień w jakimś biegu z drużyną Socjalski Lesja. Także myślę, że jestem przygotowana do tego typu biegów. Pierwszy raz biorę udział w biegu zorganizowanym przez te osoby w tym miejscu. Muszę powiedzieć, że bardzo fajna trasa, fajne tereny, dużo biegania, dużo wody. Dosyć łatwe przeszkody, ale podejrzewam, że wielu zawodnikom sprawiły problemy. Cudownie jest wygrywać. Wspaniale jest być zwycięzcą. Przeszkody nie były bardzo trudne, ale to jest walka z własnymi słabościami, walka z samym sobą, by biec jak najszybciej i dawać siebie 100%. Trenuję 5 razy w tygodniu, forma jakaś jest, w klubie Socjal Silesia, gdzie chłopaki uczą mnie trenować na przeszkodach i idzie to coraz lepiej. Był to bardzo ciekawy bieg z bardzo ciekawą trasą, zwłaszcza zaskoczyła mnie przeszkoda, gdzie było przepłynięciem kilkuset metrów w wodzie, a następnie wejść w przeszkodę z prądem, było to bardzo, bardzo ciekawe. Nigdzie takiego czegoś nie widziałem. Słuchajcie, ja Was serdecznie zapraszam za rok do nas na Masakrator. Myślimy, że w Bobrownikach oczywiście też. No i ogólnie na każdą edycję śledźcie naszą stronę Masakrator, masakratorrun.pl, na Instagramie masakrator2r i tam na pewno się będą pojawiać jakieś ciekawostki, różne rzeczy i zapowiedzi kolejnych biegów. Ja Was bardzo pozdrawiam i mam nadzieję, że do nas dołączycie.